Przede wszystkim dobry wieczór. Gratulacje zespołu Zastava. Dzisiaj po tym, co sam obejrzał w predsezonie, ovo wygląda na najlepszy występ tego zespołu. Myślę, że mecz smo dobrze otworzyli. Mali smo swoje szanse, ale da je bila bardzo zła selekcja żółta za 3 punkty. 14 żółtu za 3 punkta przez 2 kwarty. Zbyt szybko smo chodzili do żółta za 3 punkty, nismo szukali na rozwiązania. Myślę, da smo se troszeczkę inaczej dogadali. To jest powodowało to, da na wszystko, na Hodža 2 faula, na Fligera 2 faula, još je trebalo doložiti samo inside igru, znači gru pod košem, još bi bio komplet, ale mladi Zespol, u sensu musimo dalje pracować i popravljati te elementy. Mislim, że trzecia kwarta nismo se wrócili do gry, pozwolili smo nawet da zastalo odjade zbyt dużo. Później se dużo trudniej gra goni zastal, nije łatwo, ima dobry zespol. Mislim, to je na dzisiaj tak. Ok, dzięki. I komentarz Jacka Słowackiego, proszę bardzo. Dobry wieczór. Tutaj gratuluję Zastawowi zwycięstwa. Myślę, że ten mecz w naszym wykonaniu był przede wszystkim... Nie realizowaliśmy tego, co założyliśmy sobie przed meczem. I tak jak trener powiedział, zła selekcja rzutów. Myślę, że przede wszystkim rzutów za 3 punkty spowodowała to, że Zastaw w drugiej, trzeciej kwarcie odskoczył na dosyć dużą ilość punktów. Czwarta kwarta to już było praktycznie po meczu, mimo że zwyciężyliśmy, to myślę, że jakbyśmy grali bardziej pod kosz, wykorzystali naszych wysokich zawodników, byłoby to inny ten. Dziękuję. Witam serdecznie, bardzo serdecznie wszystkich. To jest nowość. A, to jest nowość, tak? Trzeba sobie samemu, okej. Okay. No cóż, pierwszy mecz jest bardzo zawsze bardzo, bardzo trudny dla trenerów, dla zawodników, dla kibiców, dla sponsorów. Bo tak naprawdę no, nie można na 100% powiedzieć, czego się można spodziewać po zespole. Tym bardziej, że w tym sezonie no, mieliśmy w drużynie pewne kłopoty. Natomiast jeśli chodzi o sam mecz, to tutaj przygotowywaliśmy się na to, że Poznaniacy będą grali bardzo agresywnie w obronie. Tego wydaje mi się, jak gdyby no, nie pokazali w 100% swoich możliwości. Byliśmy przygotowani na strefę, którą kilka razy rzeczywiście postawili, ale bardzo fajnie ją rozbiliśmy kilkoma podaniami. Ukierunkowałem chłopaków na to, żeby grać z kolei mocno w obronie, przede wszystkim wyłączając, czy właściwie męcząc trochę Micicza, rozgrywającego naszych gości. I wydaje mi się, że no było to widać. W trzeciej, czwartej kwarcie no, to był cień tego zawodnika, którego pamiętamy z przedsezonowych gier. I to według mnie też dało bardzo dużo, że nie mógł tak rozgrywać, jak to lubi. Ogólnie jestem bardzo zadowolony z obrony. Te punkty tracone w poszczególnych kwartach oddają trochę obraz naszej defensywy. Jeszcze lepiej oczywiście będziemy musieli bronić graczy z piłką, ale tutaj jeśli chodzi o obronę zespołową, o pomaganie sobie nawzajem, o pozycję pomocy, to myślę, że tutaj było bez zarzutów. I opinia Piotra Strymacha. Wszystkich. Przede wszystkim no, drużyna basketu w pierwszej połowie postawiła moim zdaniem dobrą walkę. Starali się grać z nami, no, ale tak jak trener powiedział, Micić trochę zabrakło mu chyba trochę kondycji i w drugiej połowie było zdecydowanie łatwiej. Tak jak rozgrywający był trochę podmęczony, tak reszta drużyny też nie za bardzo. I to był chyba główny punkt tego, że tak dobrze nam poszło.
my również, tak jak trener powiedział, zagraliśmy dobrze w obronie. Mieliśmy ciekawe akcje, ciekawe fragmenty gry w obronie. Poradziliśmy sobie z ich obroną na całym boisku, jak i obroną strefową i powiększaliśmy przewagę. Bardzo się cieszę, pierwszy mecz jest bardzo ważny. Udało nam się zagrać, widać tu po punktach naszej drużyny, że zagraliśmy bardzo zespołowo. A oby tak dalej. Dziękuję.